Wszyscy wiedzą, że ruch to zdrowie. Dlatego w Nowym Mieście nad Pilicą zorganizowano event sportowy skierowany do całych rodzin. 1 czerwca dzieci i dorośli wzięli udział w 15. edycji imprezy pod nazwą Nowe Miasto Biega. Na starcie stawili się uśmiechnięci zawodnicy, pełni pasji i chęci do rywalizacji. Jednak oprócz myśli o wygranej, liczyły się dla nich dobra zabawa oraz możliwość spędzenia czasu z bliskimi na świeżym powietrzu. Na imię? Jak masz? Patryk. Słuchaj, Patryk, jaki nastrój przed tym? Dobry, ja tylko. Tylko? Tylko nie wiem, czy pierwszy krasnale, czy. A, jeszcze nie wiesz, ale już za chwilę będzie wszystko wiadomo. Także mówisz, że. Nastrój dobry. Dobry. Super. Zobaczymy. Nie? Mikołaj. Jak myślisz, że coś tam zwycięstwo jakieś? Tak. Tak. To czyli pewne podium, tak? Tak. Dobrze, super. O, a może ty, jak masz na imię? Jasio. Jak? Jasio jest. Jaś? No, a powiesz nam, jak jesteś nastawiony bojowo, co? To może kolega, co? Ja mam na imię Kazik i chcę to wygrać. Chcesz to wygrać? Wszyscy chcą wygrać. Super! Też. Dobra, może dziewczynkę zapytam, jak masz na imię? Amelia. I co? Też zwycięstwo interesuje? Tylko sami zwycięzcy. Podium zabraknie. Dobrze. Jesteśmy w 15. edycji Nowe Miasto Biega. Pamiętam początki, kiedy pan Krzysztof Lewiński przyszedł i chciał rozpocząć taką imprezę, prosił o dofinansowanie. Wtedy jeszcze niedużo osób przychodziło na tego typu imprezę, natomiast dzisiaj są tłumy. Tłumy rodzin, dzieci, wszyscy bawią się wspaniale, dopisuje nam pogoda, każdy jest zadowolony i cieszę się, że takie imprezy powstają, bo w tym momencie dzieci są z rodziną i cała rodzina wspólnie świętuje. Nie ma tak, że siedzą w domu przy komputerze, w telefonie, coś tam oglądają, tylko razem wspólnie z rodzicami przeżywają wspaniałe święto, jakim jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Thank you.
Oli, uważaj, żeby się nie Witamy serdecznie. Przede mną, oczywiście mogę powiedzieć już sprawca, ale tak głównie sprawca tego, co tu pisze, Nowe Miasto Biega. Krzysiu, może zacznę od ciebie, bo córka wiem, że tą pałeczkę przejmuje, ale zacznę od ciebie. Jak się czujesz, jak to dziecko tak, w ogóle jak się czułeś przez te lata, jak to dziecko tak dorastało? Ja nie mówię tu o córce, tylko to dziecko pod hasłem Nowe Miasto Biega. Zaczynaliśmy naprawdę od kilkudziesięciu osób. W 2009 roku, a teraz limity się wyczerpują w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut i jest to olbrzymia satysfakcja. Olbrzymia. I druga taka liczba osób mogłaby się zapisać, a już nie ma możliwości. Wydaje mi się, że tak. W Krzakie w Krasnalu, jakby było dzisiaj 400, to chyba by pękło bez problemu. I ta atmosfera, a chyba najbardziej ujmujące, to są te mamy z dziećmi. Dokładnie. I razem biegające. Na pewno wszyscy obejrzą, jak to wyglądało. Wymarzona impreza dla takich dzieci z rodzicami. Poruszyliście nie tylko Nowe Miasto, bo główni zwycięzcy w tym biegu Krasnali, Grójec, tak? Warszawa, Józefów. Tak. No. Już rozrastamy się. Zaczyna to powoli przerastać. Przerastać mi się wydaje, że to nie przerośnie. No to naprawdę, bo ciężko jest to wszystko ogarnąć. Coraz ciężej, ale jest satysfakcja i zadowolenie, jak to się tak kończy, jak dzisiaj. Słuchaj, masz wspaniałą następczynię w postaci córki. Może córka powie, jak to jest, chyba trochę dumna z taty, co? Oczywiście, że dumna, tym bardziej, że przygotowania w ogóle do tego dnia, do tego całego wydarzenia nie trwają chwilę, wiadomo. Tak właściwie pracujemy tu przez cały rok, że tak powiem. Tata o nowe miasto biega, myśli cały czas tak właściwie już. Jak dzisiaj zakończymy tą edycję, to już myślimy o tym, co można poprawić, co można zrobić inaczej. I tak właściwie te przygotowania trwają naprawdę cały okrągły rok. Dokładnie. A od lutego już tak coraz mocniej kończymy w czerwcu. Trasa jest zmieniona, ale chyba ciekawsza, bo jesteśmy teraz przed biegiem seniorskim. Mniej bezpieczna i to mi leży na sercu, bo bezpieczeństwo jest podstawa. No, wynik wynikiem, ktoś wygra, ktoś przegra, ale bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. I dlatego mamy takie mieszane uczucia, bo jednak biec wąwozem, a zbiec wąwozem to jest kosmiczna różnica i obawiamy się tego i dlatego start zawężamy ze względu bezpieczeństwa, żeby się ta stawka startowa rozciągnęła. By było lepiej. Ulica Tomaszowska w remoncie, wiadomo, z tego powodu. W przyszłym roku wrócimy. Wrócimy, czyli ta trasa już będzie taka żelazna, jak gdyby. Tak, bo mamy rekordy trasy, mamy nagrody za rekord trasy, zapisujemy rekordy co roku. Dlatego wracamy w przyszłym roku do tego. Ta trasa jest taka zapasowa, no nie ze względu na remont Tomaszowski. Ale też myślicie i o sponsorach, a przede wszystkim o nagrodach, to chyba też przyciąga, tak. Co? Jak nagrody, to sponsorzy, jak sponsorzy, to nagrody. To, bez to się sponsorów wszystko by nas nie było na pewno. Nie byłoby tak naprawdę. Wydaje mi się, że sponsorzy nawet przewyższają to, co gmina włożyła. Potem to jeśli policzymy sponsorów we wszystkim, to nawet przewyższyły te wydatki gminne. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy im bardzo, bo jest olbrzymia satysfakcja, jak sami się zgłaszają. Nawet nie trzeba ich prosić, tylko sami się zgłaszają mieszkańcy z naszego miasta, firmy,
które chcą pomóc. No to jest niewyobrażalne, jak nam jest miło i sympatycznie. A czy nie myślisz, że to jest też taki ukłon dla ciebie za to, co zrobiłeś? Nie no, nie dla mnie, dla imprezy. Widzą, że te pieniądze nie idą, że tak powiem, w cudzysłowie w komin. To wszystko idzie uczestników i to jest wspaniałe. A ja będę dalej drążył o tobie coś, bo ja tak myślę, że wiesz, że kiedyś był chyba za twoich czasów też i za moich Tomasz Hopfer. Zapoczątkował w telewizji numer 2 bieganie. Ale tak można powiedzieć, że to ty właśnie jesteś takim Tomaszem Hopferem. Zaczęło się od Stowarzyszenia Biegiem przez Polskę w 2009 roku. Wtedy jeszcze to się nie nazywało Nowe Miasto Biega, to było Polska Biega. Były 2 albo 3 edycje. Później ta edycja ogólnopolska upadła i Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę podjęło tę inicjatywę i żeśmy szybko podjęli decyzję, no nie ma Polska Biega, no i się urodziło Nowe Miasto Biega. I przez 10 lat stowarzyszenie organizowało to przy współpracy z gminą. W pewnym momencie stowarzyszenie się wycofało, no i szybko trzeba było podjąć decyzję i gmina i nasza szkoła podjęła się tego i przez te teraz ostatnie 5 lat organizujemy, no i wydaje mi się, że fajnie to wychodzi i się powoli rozrasta. Trochę historii dla telewizów, a jeszcze może wybiegnijmy w przyszłość. Są jakieś plany? Jak Nowe Miasto tak będzie wyglądało, to skończymy biegać. No tak. Nie no, myślę, że pozytywne plany też są w głowie. No, mamy, tak, oczywiście. No, wybiegamy już do przodu. Już mamy firmy, które się zgłaszają spoza Nowego Miasta, które by chciały też mieć już jakiś wkład. Nie powiem, bo to no tak, fajna niespodzianka może być. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale coraz ciekawiej się. Ja myślę, że na zakończenie to w imieniu tych maluszków, tych mam. Ogromne dzięki i ukłony wielkie dla was, bo to już taka rodzinna się rozrobiła impreza i myślę, że nazwisko Lewińscy tak trochę będą się też z Hopferami. Będziemy za chwilę bardzo podsumowywać całe to 15-lecie na scenie. Nagramy to. Chcemy podziękować właśnie tym, którzy rozpoczęli. A my kontynuujemy i robimy wszystko, żeby było jak najlepiej. I będziemy. I czego z całego serca wam życzymy, żeby było tak jak dzisiaj chociażby. I jeszcze lepiej. I pogoda. Żeby tak wam świeciło słoneczko i tak wymodlone właśnie. Dzięki śliczne. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Witamy wszystkich w parku w Nowym Mieście. Dokładnie tak było, jak powiedział Krzysiek. W 2009 roku wpadliśmy na pomysł, ja i Paulina, żeby zorganizować jakiś bieg w Nowym Mieście, a przy okazji rozruszać biegowo Nowe Miasto. Złożyło się to z akcją ogólnopolską Polska Biega. 2 razy organizowaliśmy ten bieg pod tym hasłem. Miesiąc później organizowaliśmy też 2 biegi na pikniku nowomiejskim tutaj w parku i dlatego pod hasłem Nowe Miasto Biega i dlatego kiedy akcja Polska Biega się skończyła, niejako automatycznie przeszliśmy pod nazwę Nowe Miasto Biega. Cieszy nas to ogromnie, bo liczyłem, nie wiem, 9 albo 10 edycji organizowaliśmy wspólnie jako Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę. Obecnie organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście i Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście, ale głównym motorem napędowym, jak to zwykle bywa, są ludzie. Dlatego wielkie ukłony za kontynuację i mam nadzieję na 20-25 rocznicę. A ja się bardzo cieszę, że bieg przeszedł w tak dobre ręce, bo wiem, jakie to jest logistyczne przedsięwzięcie, żeby to wszystko grać. Ogromne brawa tutaj dla organizatorów, bo impreza jest naprawdę super i my cieszymy się, że w te ręce mogliśmy oddać ten bieg. I właśnie chcielibyśmy podziękować teraz Państwu Lewińskim za organizację, za ogromne serducho włożone w organizację, za poświęcony swój wolny czas i za to wszystko, co dla nas robią. I mamy tutaj właśnie upominek od wszystkich uczestników. I życzymy siły na kolejne 15, 20, 25 edycji. Thank you.
bezpieczeństwa. Max, bardzo proszę, uważajcie. I jeszcze kolejna sprawa. Dobrze. Będzie moment, a powiedz mi, że biegnący w kierunku parku nadpilicznego będą się mijać z tymi, którzy już będą wracać z tego parku nadpilicznego. O, ty już chyba nie pierwszy raz. Uszanujcie to, biegnijcie prawą stroną, lewa wolna. Dajmy tym, którzy biegają, bardzo dobrze biegają, chcą się pościgać podczas nowej... 10, wspólnie, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Adrian Wieczorek, jak nie zawsze zaczynam od przeprosin wywiadu, ale w tej chwili muszę, bo wiesz co, przybiegłeś tak szybko, że po prostu nie zdążyłem zarejestrować kamerą. Ale jesteś w ogóle, no, jak gdybyś nie biegał. Czy to jest tak już wytrenowane, czy tyle pary masz w sobie? No tak, no, trenuję codziennie, starałem się jak mogłem pobiec jak najszybciej. Trasa fajna, przyjemna, krosowa. Więc tak, trenuję codziennie, więc mam sporo siły. Jutro też czekają mnie zawody, także. No właśnie, twoje codzienne jakieś zmagania właśnie na zawodach, często to zdarza się? Obecnie już wkraczam w taki sezon startowy, gdzie zaczynam sobie tam startować na bieżni. Do tej pory w zimę i w okresie jesieni było przez bazy, a teraz już zaczynam startować. A na biegu Nowe Miasto biega który raz? Trzeci. Dopiero 4 lata biegam, trzeci raz już. Tak, a wcześniejsze wyniki? O ile pamiętam, w pierwszej edycji byłem drugi, potem trzeci, teraz pierwszy. Teraz pierwszy. Czyli już całe podium będziesz znał, tak. Słuchaj, a teraz powiem tak, no bo to jest takie trochę no, niebywałe. Być pierwszym w takim już znaczącym biegu.
to trochę jak gdyby też i motywuje. Będziesz w następnych biegach gdzieś biegał tutaj blisko? Jakie plany? Jasne, mam plany, może nie blisko, ale jutro planuję w Warszawie na WF pobiegać, za tydzień w Piasecznie. Potem też takie lokalne biegi w Warszawie. Też na co dzień mieszkam w Markach, więc tam też biegam. Tutaj przyjeżdżam do rodziców w okolice, także jestem tutaj na przyjemności okazji. Czyli rodzice mieszkają tu w gminie Nowe Miasto? W sąsiedniej gminie, w gminie Sadkowice, ale tutaj mam teściów w gminie Nowe Miasto nad Pilicą. Żona stąd pochodzi też. Także. No to czujesz się jak u siebie w domu. Dokładnie. Świetnie. Adrian, dzięki śliczne i przepraszam jeszcze raz, że nie uchwyciłem tego, ale byłeś szybszy od wszystkich. Dzięki śliczne. Kłaniam się. Miło mi bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Widzicie, jaki klimat? Ja, ale się dzieje.